wsparte jeszcze siłą tzw. Freikorpsów, czyli korpusów ochotniczych, złożonych z starych weteranów wojennych, w tym momencie będzie nie do pokonania dla polskich powstańców. Tam, gdzie oni się pojawią, to powstanie będzie wygasało. Praktycznie, proszę Państwa, w okolicach 18-19 pierwsze oddziały powstańcze zmierzają ku polskiej granicy i próbują się przedostać na drugą stronę. Ale w tym samym momencie to powstanie będzie wybuchało w innych miejscach. Maksymilian Iksal skieruje swoje kroki do Krakowa, do generała Hallera. Będzie prosił Hallera o pomoc. Haller, pomimo tego, że z wielkim sercem odnosił się do sprawy górnośląskiej, powie mu, że nie może udzielić takiej pomocy. Po cichu ta pomoc będzie jednakże rzeczywiście przekazywana. Będzie ona dotyczyła, proszę Państwa, ze względu na krótkotrwałość tego powstania, głównie pomocy dla uchodźców górnośląskich, dla których będą tworzone obozy po polskiej stronie wzdłuż praktycznie całej granicy. Proszę Państwa, to powstanie będzie wybuchało w tych różnych miejscach i się toczyło do 24 sierpnia. 24 dyktator tego powstania, tutaj używam oczywiście w pewnym stopniu tego pojęcia umownie, chodzi mi o Alfonsa Zgrzebnioka, podejmie decyzję o jego całkowitym wygaszeniu, pomimo tego, że jeszcze tydzień będą praktycznie toczone walki na pograniczu polsko-niemieckim z naruszaniem tej granicy przez jednostki jednej i drugiej strony. A 26 cywilne władze górnośląskie, polskie w Sosnowcu, chodzi mi tutaj o podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej, stwierdzi, że powstanie jest całkowicie zakończone. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, kończąc tą trochę być może rozciągniętą wypowiedź na temat tego, co tutaj na tej wystawie Państwo mogą zobaczyć, takim pytaniem, czy warto było? Bo często spotykam się z pytaniem. Pan opowiada o tym tak, że chyba nie warto w ogóle było chwytać za broń w tym momencie. Proszę Państwa, proszę, żeby Państwo zaczęli oglądanie tej wystawy od cytatu generała niemieckiego, dowódcy 6 Korpusu Armijnego we Wrocławiu, skierowane do dowódcy tzw. 117 Dywizji Reichswehry, Karla von Hoffera. On wypowiada po sierpniu 1919 roku następujące zdanie. Oczy całego świata są skierowane w tej chwili na Górny Śląsk. To powstanie miało jeden bardzo istotny cel, którego powstańcy nie zakładali. A mianowicie ono stworzyło atmosferę, w której praktycznie od września 1919 roku nikt na całej kuli ziemskiej nie był w stanie powiedzieć, że nie wie, co to jest Górny Śląsk i gdzie on leży. A mianowicie ten Górny Śląsk, który był jakimś tam podmiotem polityki międzynarodowej na konferencji w Paryżu, staje się znany poprzez gazety francuskie, amerykańskie, które zaczynają o tym pisać. W sierpniu 1919 roku, kiedy trwa powstanie, kiedy informacje o prześladowaniach niemieckich trafią do Francji, marszałek Foch wezwie władze Francji do tego, żeby wysłać natychmiast 20-tysięczny korpus Ententy, czyli złożony z Francuzów, Anglików, Włochów, Amerykanów, tu na Górny Śląsk, żeby on po prostu pilnował tutaj porządku. W tym samym czasie, kiedy trwało powstanie na Górnym Śląsku w sierpniu 1919 roku, w Warszawie i w Krakowie przebywa przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Edgar Hoover. On informacje o tym, co dzieje się na Górnym Śląsku, zawiezie do USA. I od tego momentu amerykańskie gazety będą rzeczywiście ten temat eksploatowały. A więc, proszę Państwa, wymiernym sukcesem tego powstania była informacja o tym, co dzieje się na Górnym Śląsku, umiędzynarodowienie tej sprawy, która wychodzi poza salę konferencyjną i staje się tak naprawdę czymś, o czym ludzie rozmawiają, możemy powiedzieć, w całej Europie. Proszę Państwa, a skutki jeszcze do tego są dodatkowo bardzo istotne. A mianowicie sprawa polska zdobywa serca górnoślązaków. W wyborach komunalnych w pierwszym powstaniu śląskim Polacy piją na głowę listy niemieckie. Rzeczywiście w tych wyborach komunalnych zwyciężają w widoczny sposób. Oczywiście jest to rozpatrywane przez polskich polityków jako dobry omen w przyszłej walce o plebiscyt, w przyszłej walce o głosy oddane w plebiscycie. Proszę Państwa, oczywiście rok 1919 to początek tej drogi do zjednoczenia części Górnego Śląska z Rzeczpospolitą, ale początek niezwykle trudny, ale interesujący. Trudny z racji tego, co też staraliśmy się przemycić tutaj.
Z tego powodu, że dla nas jest niewyobrażalna bieda, w jakiej Górnoślązacy w tym okresie czasu żyli. Bieda, ktoś powie, w tak bogatym terenie przemysłowym, tak, proszę Państwa, ponieważ wyniszczonym poprzez gospodarkę wojenną, wyniszczonym brytyjską blokadą kontynentalną, utrzymywaną praktycznie do jesieni 1919 roku. Tu nie było co jeść. Jeśli czytamy gazety i widzimy, jak jest racjonowana żywność, to widzimy, proszę Państwa, że tak naprawdę no, żywią się Górnoślązacy w tym czasie suszoną kapustą, piją zmielone żołędzie, kawę ze zmielonych żołędzi, króluje erzac, czyli wszelki środek zastępczy, którym da się zastąpić po prostu podstawowe artykuły spożywcze. Proszę Państwa, gorąco zachęcam do tego, żeby ją obejrzeć, żeby przyjrzeć się tym fotografiom, żeby przeczytać podpisy pod tymi fotografiami. Mam nadzieję, że tekstu nie jest na tej wystawie zbyt dużo i że ona Państwa nie znudzi, a wręcz przeciwnie, zachęci do dalszego pogłębiania wiedzy na temat tego okresu czasu. Dziękuję bardzo za uwagę.